Siemanko, jestem Lucek, witam was na pierwszym składaniu modeli. Jak widzicie, mam już wszystkie chyba potrzebne narzędzia do zrobienia tego, co mam zrobić, czyli spróbować złożyć ten model. Nie będę wam pokazywał całego tego składania, bo robienia tych wszystkich rzeczy, wiecie, składania tego jest bardzo dużo i jakbym miał pokazywać wam każde takie odcinanie tego elementu czy cokolwiek, no to by zajęło, myślę, że dużo czasu na filmiku. Natomiast będę wam pokazywał postępy i mówił, co zrobiłem. Parę rzeczy będę robił na tych odcinkach, tak? Dzisiaj natomiast chciałbym na odcinku pokazać wam, jak piłuję takie małe fragmenty, które są niepotrzebne nam w tej konstrukcji. Może ją trochę oddalę, żeby było lepiej widać. Chodzi o takie małe tutaj łączenia, widzicie? Takie odlewy. No i to trzeba trochę tak spiłować. To jest na całym samochodzie, na całej karoserii, tak? Wszędzie będzie trzeba to ładnie spiłować. Tu jest w paru innych miejscach. No, głównie to z tyłu jest widoczne, tak? Tutaj. Jak to spiłuję, sobie najpierw zaznaczę markerem, tak? No i w miarę mam to wyczyszczone, może jeszcze później jakieś poprawki zrobię poza odcinkiem. Nie? Tutaj chyba ma być takie wcięcie, bo tu jest takie wcięcie. Ok, więc teraz tak, spróbujmy podkleić zderzak. Ja sobie wybrałem, który to był? Ja sobie wybrałem chyba ten, z tymi dodatkowymi wlotami tutaj z boku. Już sobie tutaj wyszlifowałem, bo tu też były takie miejsca, które przeszkadzały, tak samo jak na tej całej obudowie. Jeszcze patrzę, że coś tutaj nam zostało, ale to możemy ewentualnie spróbować nożykiem zeskrobać. O. Tyk. Okej. Połóżmy sobie to tam. No i co? Pierwszy raz użyję kleju, ale nie użyję go na tym, dlatego że chcę zobaczyć najpierw, jak on działa, więc wezmę sobie kawałek. Tu jest od razu pędzelek już na końcu. Może trochę podmuchać, ale do pełnego wyschnięcia potrzebuje oczywiście czasu. Ten klej. Kurde. Ej, mocno strzymał już. Patrzę, że... Zobaczcie, jest coś takiego tutaj, nie? Tu i tu. Trzeba by było to trochę podciąć. Chociaż niekoniecznie, bo... Prawda jest taka, że to tam... dużo nie przeszkadza, bo to będzie i tak niewidoczne pod maską. Ok, zdaje się, że udało mi się w miarę to wyszlifować tak, że przylega chyba odpowiednio dobrze, tak myślę. Zobaczcie sobie, nie? Tak chyba przylegać to będzie dobrze, jeszcze wam pokażę bliżej. Zależy mi na tym zderzaku, bo jest fajniejszy dla mnie, wygląda ładniej. Myślę, że tak będzie ok. Trochę się rusza, no bo jeszcze nie przykleiłem, ale będzie chyba ok. Dobra, to teraz kulminacyjny moment, uwaga. Będę próbował to skleić, o Jezus. Będę próbował to ładnie skleić. Od tego zależy bardzo dużo, bo to jest taki bardzo charakterystyczny element dla Skyline'a. I jak my to teraz źle zrobimy, to będzie lipa całkowita. Dlatego ja to muszę zrobić perfekcyjnie, moi drodzy. Trochę oddalimy widok. No. Ja to muszę po prostu zrobić perfekcyjnie. Teraz tak. Tak. A. Powolne ruchy. Tak. Okej. Okay.
Dobra. No, boję się. To dobrze wyszło. Oby tak. Tutaj jeszcze można troszeczkę przeszlifować, jak będzie za duża szpara czy coś, ale myślę, że jest całkiem w porządku. Pierwszy element sklejony, wygląda równo. Pierwszy przeszlifowany. Może tutaj są takie troszeczkę nierówności, ale mówię, to sobie jeszcze przeszlifuję i myślę, że będzie w porządku. Jest satysfakcja. Okej, niech to się klei ładnie. Tak, jeszcze sobie może tam trochę kleju dodam później, ale zobaczcie, jak niewiele tego kleju trzeba, żeby to się nam ładnie trzymało. Okej, zrobiliśmy dzisiaj parę rzeczy. Piszcie, co myślicie o takim moim składaniu tutaj. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.